Gośćmi trzeciego odcinka Egzaminu Dojrzałości będą Maksymilian Sitek i Dominik Frelek z Podbeskidzia Bielsko-Biała. Weszło! Quiz, egzamin dojrzałości przebiegać będzie w czterech rundach. W pierwszej rundzie ekstraklasowi młodzieżowcy odpowiedzą na trzy pytania z wiedzy o PKO Bank Polski Ekstraklasie, trzy pytania z wiedzy o światowym futbolu i jedno wybrane poprzez oficjalny quiz Ekstraklasy. W drugiej rundzie, zatytułowanej Kim jestem, uczestnicy muszą odgadnąć postać bądź zespół z wykorzystaniem maksymalnie pięciu podpowiedzi. Każda wykorzystana podpowiedź to o dwa punkty mniej. W trzeciej rundzie, zatytułowanej Kto zagrał w tym meczu, uczestnicy losują mecz z przeszłości i wybierają zespół, którego skład zamierzają wytypować. Za każde poprawne nazwisko otrzymują punkt. Na zadanie mają 3 minuty. W czwartej rundzie, zatytułowanej Ilu wymienisz, uczestnicy mają 90 sekund na podanie jak największej liczby poprawnych odpowiedzi na przykładowe pytanie Wymień polskich medalistów Mistrzostw Świata. Zaczynamy. Jaki klub był rywalem Ruchu Chorzów w meczu rozgrywanym 10 kwietnia 2017 roku, kiedy to Miłosz Przybecki nie trafił do pustej bramki z 3 metrów po kilkudziesięciometrowym rajdzie? A. Legia Warszawa, B. Wisła Płock, C. Korona Kielce czy D. Górnik Łęczna? Nie pamiętam, ale czekaj, tak się zastanowić. 2017? A mi się wydaje, kojarzę coś Trybuny Szare, ale nie wiem, czy to pewniak, że z Koroną Kielce grali. Ja nie wiem, ja jestem blady tutaj. Nie mam pojęcia. No to daj tą koronę. Korona Kielce, to korona Kielce. Nie wiem, która to odpowiedź, ale Korona Kielce. Korona Kielce i to jest dobra odpowiedź. Pamiętacie to pudło? Pamiętam, oglądałem ostatnio kiksy. Drugie pytanie. Który z tych piłkarzy PKO Bank Polskiej Ekstraklasy jest najstarszy? A. Pele van Amersfoort, B. Lukinias, C. Jakub Chora czy D. Peteri Forsell? Na pewno nie Lukinias, bo ma 24 lata. No. Ostatnio sprawdzałem, ile jest warto. Ale chory jest, myślę. Chory może... Van Amersfoort też na pewno, nie? Bo jest chyba 9-5 z tego, co pamiętam. 9-5 jest? To na pewno. Coś tak kojarzę, ale ten Forsell i... Forsell albo... I chory, tak? Może... Ale chory jest po 30. No to skończył 30 teraz. Ale Forsell? Chyba nie? Będzie Kuba Chora. Ach, no nie, niestety właśnie Forsell i no dzieli ich bardzo niewiele, dokładnie rok, a i faktycznie Jakub Chora miał ostatnio urodziny, rozumiem, że nie byliście na jego przyjęciu. Byliśmy, nawet śpiewaliśmy. Kolejne pytanie, w którym z tych klubów poza Podbeskidziem Robert Kasperczyk osiągał najlepszą średnią punktową na mecz? A. Krzo Ostrowiec, B. Stal Rzeszów, C. Sandecja Nowy Sącz albo D. Motor Lublin? Ja pamiętam, był taki artykuł na Weszło, tylko kurczę... Na pewno nie w Sandecji. Na pewno nie w Sandecji. Nie ma szans. Ale... Ja myślę, że Krzo Ostrowiec chyba nie jest tego. Myślisz? No. To Krzo Ostrowiec. Krzo Ostrowiec i to jest dobra odpowiedź, brawo. Brawo. Kojarzyliście w ogóle Roberta Kasperczyka przed tym, jak przejął Podbeskidzie? Tak. Ja googlowałem sobie to. Okej, kolejne pytanie, już ten dział zagraniczny. W jakim klubie gra Radosław Murawski? A. Rizespor, B. Denizlispor, C. Giresunspor albo D. Sivaspor? No na pewno spor będzie, nie? Na pewno. My to tak pieszczotliwie nazywamy coś tam spor na kluby tureckie. Ale co to może być? Możesz powtórzyć jeszcze te nazwy? No dobra, no to znaczy chcesz mnie zagiąć językowo? Tak. Dobrze. A. Rizespor, B. Denizlispor, C. Giresunspor albo D. Sivaspor? Co to jest? To szczerba, co? No, nie, w Sivasporze chyba nie gra. Nie, w Sivasporze nie. A albo B. Czy nie? Ale no nie wiem. To jest Strzelecki, nie? No, zobaczymy, jak wypadniemy to na Strzeleckim. Ciemno. Co? Daj B. Dobra, B. Odpowiedź B i to jest dobra odpowiedź, brawo. Ale macie dzisiaj szczęście. Jak burza. Ilu krajach mistrzostwo zdobywał Zlatan Ibrahimowicz? A. W jednym kraju, B. W dwóch krajach, C. W trzech krajach, czy D. W czterech krajach? Ameryka, Włochy, Francja. W Ameryce zdobył chyba, mi się wydaje.
Francja, Włochy. Francja, Włochy. A we Włoszech gdzie? W Interze. Gdzieś na pewno. W Anglii nie zdobył, a Szwecji coś zdobył? A, z Ajaxem. Z Ajaxem? Tak. Na pewno. To masz Ajax, tak? Masz... Tak, 4 albo 3 dom. Tylko sobie. Ibrahimu. Ty co, masz Włochy, tak? Włochy. No, to 4. Włochy, Holandia, Francja. No może to USA, to może pomyliłem. 4. 4? No, dajmy 4. Dobra, to niech będzie 4. I to jest dobra odpowiedź. Zlatan Ibrahimowicz mistrzostwo wygrywał w Holandii, we Włoszech, w Hiszpanii i we Francji. Idą. Idzie pod Beskidzie. Okej, i ostatnie pytanie z tej rundy. Kto wygrał mundial w 1978 roku? A. Argentyna, B. Holandia, C. Brazylia i D. Włochy. Argentyna. 100%. I to jest dobra odpowiedź? Czyli rozumiem, Dominik, że wtedy już byłeś na świecie i śledziłeś bardzo uważnie ten mundial. Nie, kiedyś miałem takie kasetki właśnie z wideo z Mistrzostw Świata, tam 94, 90 i tak dalej, z tego pamiętam, bo za dzieciaka oglądałem. Pytanie wybrane przez oficjalny quiz Ekstraklasy. Jedynym królem strzelców Ekstraklasy w barwach Podbeskidzia Bielsko-Biała był odpowiedź A. Robert Demian, odpowiedź B. Dariusz Kołodziej, odpowiedź C. Sylwester Patejuk, czy odpowiedź D. Kamil Biliński. Tutaj chyba odpowiedź jest oczywista. A. No, wybierzamy odpowiedź A, Demian. Kamil Biliński ma szansę zostać królem strzelców Ekstraklasy w tym sezonie? Nie, chyba nie. Może nie królem strzelców, ale na pewno podrasuje wynik. Najlepszym polskim strzelcem na pewno zostanie. Ale to jest dobra odpowiedź. Panowie, druga runda. Zaczynamy? Tak. Dobra. Podpowiedź pierwsza. Prowadziłem 3 kluby w Ekstraklasie. Jeśli nie wiecie, prosicie o kolejną podpowiedź. Dalej. Już tracicie 2 punkty. Liczy się dla mnie przede wszystkim ofensywny i ładny stylowo futbol. A jak źle odpowiemy, to co? Jakieś minus punkty? Do trzeciej podpowiedzi jeszcze nie tracicie punktów, a potem już tracicie. Potem już musicie strzelać. Czy plus, czy klasie? Ofensywny futbol? Ofensywny futbol? Jak można w Ekstraklasie grać ofensywny futbol? No wielu trenerów tak mówi, że to gra się ofensywne, ale wychodzi... Jeszcze jedna. Chciałem zrobić z Bartłomieja Chwali Bogowskiego Dawida Willę. Trzy kluby w Ekstraklasie? Czesław Michniewicz? Nie. Zła odpowiedź. Podpowiedź czwarta. Mówią, że jestem najlepszy trener ligowy. Najlepszy trener ligowy? Nie wiem, mi się wydaje, że Michał Probierz. Tak. Nie. Nie, to nie jest Michał Probierz, tylko Wojciech Stawowy. A, Wojciech Stawowy. Cóż, przegrywacie, także kończy się ta runda bez punktów. Runda trzecia. W rundzie trzeciej w ukrytym losowaniu wybieracie odpowiedź A, B, C albo D, pod którą kryje się mecz, którego skład jednej drużyny musicie podać. Jaka jest wasza odpowiedź i jakie jest wasze losowanie? No co się decydujemy? Zawsze jak nie wiedziałem na teście w gimnazjum, to zawsze C brałem. No to C. A ja brałem B, jak nie wiedziałem. Pod tą piękną literką kryje się mecz Polska-Niemcy na Stadionie Narodowym w eliminacjach Euro 2016 2-0 dla Polaków. Rozumiem, że wybracie skład Niemców, tak? Do wymienienia. Polska. Jasne. Dobra, no to w takim razie, panowie, nastawiam zegar. Zaczynamy. Lewandowski, Mączyński, Krychowiak. Lewandowski był, Krychowiak był, Mączyńskiego nie było. Zieliński? Zielińskiego też nie było. Milik? Milik, tak. Błaszczykowski? Nie. Piszczek? Tak. Milik? Tak. Pazdan? Nie było Pazdana. Wawrzyniak? Wawrzyniak, dobrze. Szczęsny? Tak. O tak, Szczęsny. Krychowiak? Już był powiedziany, tak?
Krawek jest? Szukała. Szukała, dobrze. Mila. Sebastian Mila wszedł w tym meczu. Nie grał od pierwszego składu. Tak jak to w środku grał. Ile nam brakuje? Brakuje wam jeszcze środkowego pomocnika i lewego pomocnika. I prawego. Kamil. Kamil Gorzycki, tak? Tak. Dobrze. Czyli brakuje wam jeszcze środkowego pomocnika i lewego pomocnika. Już bramkarz był. Nie. To gra w środku. Lewego pomocnika? Grosik? Nie, Grosik już nie. No tak, Grosik, Grosicki. Rybus? Tak. I jeszcze środkowy? Wiodłowiec? Dobrze, macie cały komplet, brawo. Wyrobiliście się też w czasie. Gratuluję, kurczę, oglądaliście ten mecz. Tak. Mam się rozumieć, super. W moją urodziny leciał, także musiałem go oglądać. Okej, okay. No to miałeś fajne urodziny. Runda czwarta, ilu wymienisz? Także zaczynamy. Wymień jak największą liczbę piłkarzy, którzy przekroczyli 300 występów w Ekstraklasie. Wy się do tego nie zaliczacie. Tak. Czas start. Surma, Sobolewski. Tak. Trałka. Sokołowski. Tak, też Sokołowski jest. Głowacki, tak. Ty, nie, no. Wieszczycki? Nie. Za mało. 300 występów. Kto tam był? Nie wiem, co. Taki Dżemik ligowy. No, to już stary w ogóle. Jarosław Fojut? Nie. Fajnie, że obok Jarosława Fojuta padło ligowy Dżemik. Nie taki ktoś, kto wiesz, kto. Wiem. Znany, nie? Co oglądamy? No. Z Wisełki próbuję ogarnąć, ale... Z Kraków, z Wisełki Kraków? No. Pawlegi? Ktoś? Na pewno. Jędrzejczyk? Nie, Jędrzejczyka nie ma i to jest wasz koniec czasu. Już wymieniliście paru zawodników, potem mieliście pustkę w głowie. Szkoda, że nie było to poprzednie zadanie, bo był i Mila i Jodłowiec, także mogliście tych dwóch panów wymienić tutaj, a nie tam. No gdzieś tam te szczęśliwe pytania były, że na niektóre znaliśmy odpowiedź, ale myślę, że gdyby tak dalej brnąć w las, to myślę, że musimy mogłoby być różnie. Musimy się na pewno więcej dowiedzieć o prawdziwych ligowcach. Tak. Super, dobra, to w takim razie dziękuję wam i z naszej strony tyle. Klasyfikacja egzaminu dojrzałości wygląda w następujący sposób.